Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Heroes and Generals. Serię zacząłem już jakiś czas temu, ale przez jakiś czas nie nagrywałem, bo co, jak zacząłem nagrywać jakąś rozgrywkę tak bezpośrednio, to okazywała się dość kiepska i no nie było nic ciekawego do pokazania. Tym razem trafiła mi się rozgrywka, gram pilotem, bo od tamtego czasu się sporo wydarzyło. Miałem wtedy tylko, jak zaczynałem serię z tej gry, miałem tylko piechotę, teraz mam jeszcze... Tak, Niemcy się bronią, ruskiej, a alianci atakują. I od tego czasu zdobyłem już każdy rodzaj żołnierza. A to przez to, że była promocja, dzielenie ceny przez pół, no i wtedy zacząłem monioczyć i kupować wszystko. No i mam snajpera, mam tutaj te wszystkie pierdoły fajne. I tym razem zagramy sobie pilotem. Na wyjątkowej mapie było aż trzy frakcje. Tak, skąd oni będą lecieć? Już tam widzę kogoś. Wznosi się dziwnie do góry, więc to nie będzie raczej transportowy. O, już atakuje. Coś koło mnie przyleciało. A, to już rozbity. O kurde, tu są Niemcy. Czy to ruskie? Dobrze, udało się uniknąć. Ostrzegam, że ja jestem ogólnie kiepski w tych samolotach. Zresztą nie muszę tego mówić, to będzie widać. Dobrze, spróbuję im tak uciec. Przy ziemi nikt nie będzie chciał lecieć raczej. O, ja tu już ledwo zipię, widzę. Ale ktoś mnie próbuje ścigać. To nic, możemy go w ten sposób rozwalić. Wysiąść już nie zdążę. Zabiłem się. Ale jednego rozwaliłem. W dość taki desperacki sposób, ale udało mi się. I tak, chciałem jeszcze nagrywać filmy typu... Bo miałem najpierw, że niby nagram sobie rozgrywki bez komentarza, a później sobie dogram. Ale jak gram... To najczęściej gram ze znajomymi i wtedy no głupio bym było tak wyłączać mnie, jakby było ich słychać. A znowu całości nie mogę nagrać, bo zawsze u mnie w tle wtedy albo się brat wydziera, albo co. No i koledzy muszą w takich warunkach ze mną grać. Czy można im powspółczuć? Ale zmierzam do tego, że no później też nie dałoby się za bardzo co z tym zrobić. Chciałem też robić coś takiego, że po prostu sobie grać i później wycinać same, tak jak robi ten... Skrywać same, jakoś zabijam. Później robić tam 100 kills, buy, jakaś tam broń. No i to już zacząłem się do tego zabierać, ale na razie skończyło się tylko na tym, że wymyśliłem to, że będę tak robił. O, widzę dwóch gości. Krążą jak... Dobra, jeden się rozbił, a drugi krąży nadal. No i skończył krążyć. Oh yeah! Dobra, polecimy sobie tak, bo tak bardzo ładnie wygląda gra. Ale bardzo mało widać. Widzę wroga. O kurde, zawadziłem chyba skrzydłem. Ogólnie tu ludzie potrafią cuda robić tymi samolotami. Ja nie potrafię za wiele. Ale jestem dobrej myśli i jestem bardzo ambitny i się będę uczył. Samolotami może gra nie jest jakaś taka niezwykle ciekawa czy coś. Chociaż nie, no jest fajnie się to gra tym. Ale przede wszystkim jest najfajniejsze to, że się tak naprawdę rozbija rutyna i jest dość wesoło bywa. Trafiłem kogoś? Nie. Dobra, ścigamy go. Dobra, gościa już nie ma jednego. Ojejku. To chyba źle... Nie, udało się! Oh yeah! Piękna, piękne coś tam, nie wiem jak się nazywają te manewry. Po kolejne sobie jakoś tak lata się bawi zamiast... A on się wcale nie bawi. O kurde, ktoś do mnie strzela. A to ten, co tam z czeku wyleciał. O, rozbił się, asystę dostałem. A, to u mnie gość lata. Leci. Jako asystent. Dobrze, to muszę mu
w miarę ustabilizować. Mam wroga na linii ognia. Dobrze. Support Gunners, pięknie. Bo jak on kogoś zabija, to ja też dostaję asysty za to, że mu pomagam, tak jakby ustawiając dobrze samolot. Mam takie wrażenie w tym momencie. Czy dałoby się tutaj coś zaatakować, tylko... Ja nie wiem, kto tu atakuje i gdzie i po co. O, tam coś trzeba pomóc naszemu. Co ten ziomek robi? Bawi się ogólnie. Dobrze. Zniszczony. Oho, trzeba wywalić wszystko amunicję, bo już się skończyła. Niech się ładuje, a ja będę sobie latał dalej. Czy mamy coś do bombardowania? Kurde, przydałoby się teraz mieć ten. Nic, ustawię się tak gościowi, żeby on mógł strzelać. Ja nie widzę, gdzie coś jest. Nie za bardzo się nie ustawię. Ktoś by pobombardował, tylko nie wiem skąd są. Skąd będą przychodzić. Bo atakujemy z tej strony, to raczej oni są tu. O kurde, zwierzyczki nawala. A zrzuciłem tą bombę tak na jaj. Coś tak czułem, że nic nie trafię. Polecę koło tej wieżyczki tutaj, bo tu chyba ktoś strzelał. Ojejku, zewsząd strzelają. A ja nie mam czym strzelać. Smutne, spróbuję nie będę próbował. Jak póki gość umie, nie będę się wygłupiał. Nie chcę go zabić przypadkiem, bo to by było bardzo niemiłe z mojej strony. Coś za głośno jestem, coś mi się mikrofon tu przestawia i nie wiem jak to ogarnąć. Chciałbym się wylądować i naprawić ten samolot, ale ja nie umiem takich rzeczy robić. Tym bardziej, że nie mam klucza, żeby naprawić. Dobra, trzeba się uciekać. A wróciłem do samolotu. Ale się zabiłem. Już chyba zdążył wysiąść, mam nadzieję. Albo nie, on mógł się po prostu undeploy zrobić. Co się dzieje z tym mikrofonem? Dlaczego on jest na czerwono? Czy ja jestem za blisko i krzyczę? Czy o kiego chodzi? Nie wiem, ale to nie wygląda dobrze. Ale wiem, że teraz będę leciał z powrotem. Chociaż spróbuję u kogoś jeszcze na działku polecieć. Nie ma u kogo. Jak tam u mnie? Wow, mam 5 samolotów rozbitych, jestem drugi. Pięknie, pierwszy raz mam takie staty. Ziomek, chyba on u mnie leciał? Nie. Ale pięknie, nasi rozwalają samoloty wszyscy. W moim składzie i nie w moim składzie. Czyli w powietrzu rządzimy, na ziemi chyba gorzej. Captures, no Niemcy chyba bardziej. Chociaż po muralach widać, że jednak nam też dobrze idzie. Dobra, gdzie są jacyś przeciwnicy? Tam coś lata się dymi. Przydałoby się wspomóc. A. Już się rozbija, dobra. Fajnie, że ziomek lata z kimś, a nie cały czas sam, to dzięki temu mamy więcej samolotów zachowujemy. Zderzyli się dwaj ciołki ze własnej drużyny. Co za debile. Ale dostałem asystę. A nie, to pewnie ruski i Niemiec był. Wow. Zapomniałem, że tu przecież to dwa rodzaje przeciwników. Oni się mogą wzajemnie też klepać. Troszeczkę jak FFA ta gra jest w tym momencie. Dobra, lecimy nisko, żeby przydało się tutaj zaatakować. Oj, nie przewidziałem tego. Aż nie przewidziałem, tylko że coś poszło nie tak. No nic, próbujemy jeszcze raz. Albo spróbuję jako pomoc polecieć. Chyba nawet w dobrym momencie to zrobiłem. Jejku, co tu się dzieje? Gdzie ja mam celować? Tu coś leci. Nawet chyba trafiłem kilka razy. Nie tylko naszego. Ło, pięknie mu siadł na ogonie. Dobra, mój samolot
Samolot jest gotowy, więc startujemy. Nadal jestem drugi i mam mocną pozycję. Wow, 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 plecy. Rozbił się debil. Tak chciał mnie atakować, że się sam rozbił. Szkoda, że go nie zdążyłem uderzyć, bo bym miał asystę. A ten leci gdzie? Kurde, nie widzę go. Ale go trafiłem. Rozbił się, super. Godni przeciwnicy. Sami się... O, wróg. O, kolejny. Zniszczony. Ale wysiadł skubaniec. Spróbuję go zaraz tutaj, to on się chyba zabije zaraz sam. Bo tak robią tu piloci. Dobra, nieważny, on jest nieważny, bo coś do mnie strzela, tak? Nie wiem, walić to. Kurde. Ja nie zdążę. Za nisko byłem. Za nisko już byłem. Spróbujmy komuś pomóc. Na ogonie. Trafiłem. Jak tam wygląda sytuacja? Tu jest czysto. Tu jest czysto, ten już spada. Tam leci człowiek. Ale nie zamierzam spadochronu otwierać, to nieważny jest już. Co tu jeszcze mamy? Czysto jest na razie. Tam coś leci. Jakieś pchełki. Że trafię te pchełki. Nie, on już próbuje. Dobra. To jak on będzie się z nimi prał, to ja tutaj wskoczę z boku. I to będzie dobra taktyka, moim zdaniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu mówię, że jestem pilotem kiepskim. Ja kilka gierek dopiero zagrałem i jakoś nie czuję się dobrze. A to, że jestem drugi, to znaczy tylko, że przeciwnicy są jeszcze gorsi. Ze względu na tą promocję, to z każdej frakcji się porobiło dużo świeżaków, którzy nie za bardzo umieją grać. Teraz wygra ten, co strzeli komuś w łeb. Miałem mówić ten, co będzie celniej strzelał, ale... ciekawe gdzie... Może ja do swojego samolotu jeszcze wskoczę? Nie. Nie ma takiej możliwości, niestety. O! Serio? Dlaczego on w drzewo... Jejku, tak dobrze było. Miałem taką dobrą pozycję u niego. On się w drzewo wywalił. Nie lubię takich sytuacji. Dobra. O, mogłem się przez chwilę u kogoś zrespić, ale... A, im się samoloty ogólnie kończą względem nas. Jesteśmy lepiej ustawieni. Cała linia B nasza. Co to tu, że tak miał skończyć? Nie, niby nie. Nie, coś mi to atakuje. Ktoś przy ziemi leci, czy o co chodzi? Czy tamten nasz strzelał tak daleko? Wszystko jest możliwe. Dobra, gościu. Gdzie ty tu się podzie... Aha, rozbił się chyba. Zderzyli się ze sobą. To za metoda walki, żeby się zderzać. Po co im te działka? O, widzę kogoś. Że on mnie też zobaczył. Dobra, to będzie kiepski pomysł, ale dobra, próbujemy. Czy ja zdążę go zauważyć, czy on mnie pierwszy zauważy teraz? No nie widzę go. A jest! Help! Ło, jak fajnie trafuję między tymi drzewami. Dobrze, siedzę mu na ogonie.
Trzeba zwolnić. Albo nie. Nieważne, gość się sam rozbił. Dobra, to ja lecę sobie pod mostem. Chyba, że nie tra... Dobra, dałem radę, ładnie, fajnie. To jest chyba dobry sposób, żeby zgubić przeciwnika. O, widzę, że nie musiałem go atakować. O kurde, ładują! Z którym się włącza spadochron? Dalej nie wiem. A ja już leciałem za... Aha, za wcześnie, za szybko, za blisko byłem już. Ma odległość. Dobrze, ale utrzymuję się, punkty zdobywam, będzie dużo expa. O, widzę tam towarzystwo. O kurde, co się stało? Zderzył się pewnie. Dobrze, że mogłem się undeployować. Okej, lecimy i atakujemy. O! Ale expa dostałem, chyba ten, co go tam troszkę obstrzeliłem. Lul! Pewnie nikt go więcej nie trafił, a typ się rozbił. Hehe, i dostałem punkty za niego, fajnie. Tu coś jest. Chyba się już rozbił, ale tu jeszcze jeden. Dobra, z tym gościem już spokój, jeszcze z tym. W sumie mam gościa na wszystko, na tyle. Spróbujemy wylądować na kościele i kogoś łopatą rozwalić. To jest dobry pomysł, to może być dosyć ciekawe. Ogólnie samolotem nie potrafię w ogóle jednostek naziemnych atakować. Kurde, strzela do mnie. Ajajku, jajku. Zawsze też lubiłem do spadochroniarzy strzelać. Rzadko trafiam, ale zawsze lubiłem. Macie jakąś broń, panowie, dla mnie? Bo ja z łopatą idę. Dobra, mamy giwerę. I to nie byle jaką. Ulepszonego Gewera. A nie, to jest snajperka. Fajnie. Spróbujemy coś zabić. No, o, przejmujemy to. Fajnie, przyczynię się jeszcze tutaj. Aha, dwóch było, ale zginęło od razu. Fajnie, przejąłem jeszcze punkt. Idę na dach. Idę na dach. Bo z dachu z tą bronią mogę coś porobić. Tu też pilot. Widzę, że mamy takie same, podobne myślenie. Jako jak ja uwielbiam snajperki, ale nie. Ej, bo można by celować w tego pasażera. Trzeba by trafić przed ten. O, tam coś biegnie. A to nasz, tutaj. Ale tam coś biegło. A to ten czołg. Ojejku, skatowali czołg. Czołgi rozwalić samolotu też by było fajnie, tylko trzeba by umieć. Ojej. Wleciał nam. A nie, z drugiej wieżyczki, z dachu ładował. No to kij, wracam na swoje miejsce. Jeszcze u kogoś na chwilę postrzelam, żeby nie marnować czasu. O, widzę, już jest ładny wróg. Ten się na niego napalił. Ale to nic, chociaż będzie miał zaraz plecy. Czy nie? Dobra, ten gościu, niech tego rozwali, to już będzie dobrze. Ja popilnuję plecków, ale moje już jest gotowe, więc ja startuję, bo będę zaraz obok ich, nich. Pięknie, jestem zaraz obok imprezy. Ale nie zdążyłem się załapać. Rozbił się. Tu jest nasz, dobrze. Fajnie, się nadal utrzymuje, nawet mam kapturę jedno. O, trzeba by tam... Chwila, ja spróbuję zaatakować jakiś czołg bombami. Może być całkiem fajne.
Gdzie to było tu coś? Ojej. Nie trafiłem żadnego naszego. To nieźle. Zrzuciłem tę bombę na oślep. Oho, co tu się dzieje? Nie udało się. Nie udało się ominąć gościa. Leciał centralnie na mnie. I to jeszcze tak z premedytacją. Chciał się o mnie rozbić. Przykro, przykro. O, 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 jejku, jejku, jejku. Do góry, gościu, do góry, proszę cię. Dobra, może zdążę uciec? Ja zdążyłem. Jeszcze gościowi naklepałem. Dobra. I co teraz, co teraz? Gdzie oni są? Chciałbym ich tutaj znaleźć szybko. Tam coś się już dymi. Oni tu będą daleko. Jest, już coś widzę. Tak go troszkę niepotrzebnie ostrzegawczo zacząłem ostrzeliwać. Bierzemy. O, już mi pomogą. Ja może zdążę coś przed tym ogonem rozwalić. Dobrze. Teraz spróbujmy tego ogonu się pozbyć, już za późno. A, zdążyłem wylądować. O, rozwalę gościa na działku za ten czas, może. Gdzie on jest? Pięknie, łopato dostał w pysk. Ojejku, jaka ta gra jest pocieszna. Okej. Ojej, w złym momencie chyba się troszeczkę zrespiłem. Z czołgu ładuję do gościa, ale dobra, nic mi się nie stało. Tym bardziej ja nie zginąłem. O, moje już jest gotowe. Chociaż mogę jeszcze się przydać. Gdzieś tędy powinien przelecieć. Jest. Co znowu? A, z działka. Kurde, to ja uciekam. Dobrze, i atakujemy. Ile jeszcze nam samolotów zostało? 12 tym... A ci już samolotów nie mają! Wow! Czy mają te lepsze jeszcze jakieś? Chociaż na już na niej nie wszyscy. To u nas sporo tych samolotów zostało. To chyba dzięki temu, że się na działka pakowaliśmy. No ja zmarnowałem właśnie samolot. A gość pewnie przeżył, znając życie. Ta, lata sobie. Kurde. Rozbił się. Dobra, undiplujemy się. Bo tu i tak nie ma do czego strzelać. I... wznawiamy sobie. Respimy się znowu. Niemcy mają, widzę, przewagę. Też z Niemcami mocno walczymy, ale może wygramy. Szkoda, że to nie jest wojna. Bo to by miało fajne znaczenie przynajmniej, a to jest zwykły assault. Ostatnio o Poznań walczyliśmy. Takie fajne uczucie, bo niby tylko gra, ale tak człowiek jeszcze się sobie wkręca, że walczy o coś, jeszcze o swoje miasto i to tak fajnie się wtedy gra. Tak by grać w jakąś grę z fabułą i się wczuć w bohatera i chcieć zależeć, jak zależy, żeby temu bohaterowi nic się nie stało. Próbujmy go tak rozwalić. On się tego nie spodziewa i zginął. Gdzieś rzuciłem bombę, ale nie wiem na co.
troszkę mało życia, ale nie wiem jak podwozie wyciągnąć, żeby wylądować. O, coś na działku siedzi. Teraz będą do mnie strzelać. Oni mają jeszcze samoloty? Mają, jeszcze ten jeden rodzaj, ale czy oni się nimi respią? Chyba respią, skoro to zmalała ich ilość. Czy coś tu na działku siedzi? Chyba nie. Ja czy trafiłem, pewnie daleko było od celu. Ale to nic. Się cieszę, że strzeliłem. Okej, tu pakują w kościół. Działek na razie nie dostaje, jest bezpiecznie. A się fajnie tu samolotem lata. O, a co to? Co to leci? Co jest? Czego on się rozbił? A był pewnie bez pasażera, już bez pilota. No tak dziwnie leciał równo, tak szybował w sumie. Może Heda dostał pilot i... Ale też nie mogłem go też trafić. Bomby mi się odnawiają ładnie. Nie ma co w tym powietrzu robić, przydałoby się jakim innym teraz bić. Jeszcze w sumie granie na innych trybach niż wojna ma ten plus, że możemy sobie, jak mamy kilka żołnierzy, kilkoma żołnierzami pograć. Nie ma ograniczeń ze składu. O, tu coś jest. Muszę to rozwalić. Trzeba nawrócić. Będę w to strzelał. Cokolwiek to jest. Tylko chyba, że to rozbili. Zobaczmy. No. Rozbili już to. Wyglądałem niby na YouTubie jak latać samolotem, jak atakują jednostki lądowe, ale tu trzeba po prostu już mieć dobre wyczucie i wykazać się nieco zręcznością, więc no to przyjdzie z czasem, mam nadzieję. Tutaj nie ma co bić. Gdzie trafiłem tą bombą? Bo nikogo nie trafiłem, ale gdzieś ona spadła. Próbujmy jeszcze raz. Też nikogo nie trafiłem. Za to pociski już mam zregenerowane. Kogo na tej ziemi nie widzę? Jak to? O, tu coś jest. A, już wybucha. Kurde. Za wolny. 1200 punktów, mój rekord chyba. O, dobrze strzelałem jednak. Z działka dostałem. Ajajaj. Może by takim innym niż pilotem skończy, bo ja pilotem nie mam co robić. Pójdziemy zwykłym żołnierzem. I się zrespimy, nie wiem gdzie. Tutaj. Autem. I pojedziemy sobie na O2. To jest dobry pomysł na koniec bitwy. Bitwa już dość długa, ale się dużo dzieje, więc jest fajna. Zabiłem więc... Tyle samolotów zabiłem, ile... Rozwaliłem, ile sam razy zginąłem, więc... Jak 1-0 kaderatio, to jest w miarę dobrze, moim zdaniem. Mogłoby być lepiej, ale... Coś wybucha, czyli ktoś tu był. Czy ja powinienem tam iść? Nie. Chwila. Coś tu koło mnie nie przebiegło? Coś tak migło, jak zerknąłem na podgląd. Ale nie, oni chyba za bardzo są atakowani, Niemcy, żeby wychodzić jeszcze atakować nas. Chociaż Niemcy wariaci, to nie wiadomo. Z tym bardziej, że wygrywają. Dobry kierowca, Knitek. Nie mam lidera składu, niestety. Co w ogóle liderzy składu? Nie, jest ten ziomek, ale on lata.
Zresztą tak, lidera i tak nie można mieć w momencie, nie można wykonywać rozkazów w momencie, gdy się... Jejku, snajper. Pod kościołem. Pilnuję tutaj wejścia, ale nie ma się gdzie indziej zrespić. Może sobie jeszcze tym samolotem polatam, póki jeszcze mamy pilotów. To może być dobry pomysł. Bo i tak nie mam co robić na ziemi. Będę tylko ginął. Oni już samolotów w ogóle nie mają. Czy jakieś mają, ale się nimi nie respią. Chociaż nie wiem, jakie to są samoloty i czy to są samoloty. Czy to nie są piloci. Bo się tak do końca nie znam na tych oznaczeniach. Wiem, gdzie jest snajper. Spróbuję tam bombę zrzucić albo ostrzeliwać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest B, tu jest kościół, wieża, więc tam na dole gdzieś coś powinno być. Nic nie trafiłem. Ale szumu narobiłem. To za to nie ma punktów. Ani też nie przyczyniam. Ojejku, wszystko straciliśmy. Ej, samolot. Przeciwny. Co on pusty jest? Co on tak leci śmiesznie? Pusty znowu. O co chodzi z tymi samolotami? Czemu takie puste latają? Ktoś używa samolotu jako spadochronu. A co tu się dzieje? Do czego strzelają? Wow, ale fajnie, jak blisko było. Ej, z czegoś do mnie strzelają. Jeszcze nie wiem z czego, ale mi się to nie podoba. Mogę tak sobie tu przelecieć i na szumu narobić. Trzech jest na punkcie. Coś tu jest, a na działku siedzi. Muszę nisko lecieć. O nie. O nie, zaczyna mi się przycinać grafika. Chociaż nie, raz się tylko przycięło. Bo on coś takiego... Nie, przycina się jednak, kurde. Trzeba tak zrobić. Dobra, i już będzie działać. Coś się dzieje, że po pół godzinie rozgrywki, 32 minuty dokładnie nagrywam, zaczyna mi się przycinać grafika. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale to jest bardzo denerwujące i zazwyczaj przeszkadza w rozgrywce. Jakiś samolot leciał. A gdzie on doleciał? Zniknął. No, z kolejnego... A, ktoś ode mnie z działka ładuje. Jest! Rozwaliłem gościa! Trafiłem bombą. Bum bra lala, bum bra lala. Ten gość tu wbija. Okej, przejmujemy kościół chyba. Może by tak wyskoczyć na kościół? To może być całkiem fajny pomysł. Tylko szkoda samolotu. Mamy ich 4 jeszcze, więc... Mogę się jeszcze przydać na coś. Oni mają czołgi? Mają jeszcze. Więc czasem trzeba by to może zachować jednak. Kościół odbijamy. Kurde. Trzeba by wysłaniać kościół, ale ja tu nic nie widzę. Ale walę z jakiegoś działka. To jest słychać ewidentnie. O, tu coś strzelają. No nic, będę jeszcze próbował tutaj kołować jakoś. Zobaczę, co tu się dzieje. Kogoś podenerwuję przynajmniej tym lataniem. Albo poćwiczę latanie. No to, żebym poćwiczył. Zapomniałem, że to skrzydło się obniży w lewo. Chyba jednak piechotą trzeba... O, gość ode mnie już tak zrobił. Dobra, no to lecimy piechotą.
Aha, tylko my się nie możemy. Ale możemy się jeszcze tu zrespić, bo punkt nie jest całkowicie przez nich przejęty. Dobra, no to szybko się respie i atakujemy. A i skończyło się. Kurde, Niemcy tylko teraz wygrywają. No tak, bo oni mieli bronić, a skoro im się udaje bronić, to wygrywają. Jest tam ziomek nadal. Przebieg tu. A nie, jednak to był czołg jeszcze. A ziomek też tam gdzieś przebiegł. Nie mam nic na czołg, bo jestem wystrojony pod kill assist. No dobili go. Jestem wystrojony pod walkę taką uniwersalną, czyli Girizgan i M1 Garand na dłuższe dystanse, a Girizgan do budynków. No nie, Niemcy wygrali. Ale bitwa piękna. Dobra, close window. Przejdziemy sobie teraz do tego widoku. I co my tu mamy? 1500 expa! Kurczę, szkoda, że nie mam teraz weterana. 1500 expa tutaj, 23 tutaj. Jak tam z hajsem? Bo pierwszy raz taką miałem bitwę, co bym miał tyle punktów. 10 tysięcy zarobiłem, pomimo że grałem postacią, która ma bardzo niski poziom. Odblokowałem pistolet. Ujejku, close combat, ten łopatę. Zdobyłem rangę. Właśnie, jeszcze miałem te swoje jednostki tutaj przestawić. Ojejku, jak one są daleko od czegokolwiek. Tu jest 2000, tu nie trzeba pomocy. Tu jest też 2000 na 1000. Tu jest 2000 na 1000. A tutaj, w głębiej. O, tu by się przydała pomoc. Lecimy tam. Tak nie zdążę pewnie na czas dojść, ale już będę bliżej miejsca, gdzie coś się dzieje. Takiego ważnego. Okej, tu jest ten mój samolocik. I wydałem tylko 1200, więc zarobiłem gdzieś mniej więcej 9000 na czysto. Fajnie. Pilot bardzo fajny do zarabiania, jeśli się coś robi w rozgrywce. No, i to by było na tyle w tym filmie, bo dość długi wyszedł, ale treściwy, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że to są takie moje początki z samolotem, jak widać, bo on ma rangę, co on ma za rangę? Piąta ranga, co to jest? To jest jeden dzień do nabicia, tak naprawdę. I zarobki też są marne na takiej randze, bo co tu mamy? 9200, a taką rangę, co ja mam na piechocie, to jest 13300. Więc no to jest, jakaś tam różnica jest, ogromna nie jest, ale jest. Ale za punkty się sporo, chyba zarobiłem sporo. No i to by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!